Jest czwartek, 2 czerwca, czyli dzisiaj we Włoszech jest święto, święto Republiki. Ja wstałam wcześniej i pomyślałam, że idę chodzić po prostu, zrobić swoje 7 km, bo w weekend nie zrobiłam i po prostu nie czuję się najlepiej, bo jestem zaziębiona i chcę, żeby te wszystkie toksyny wyszły z mojego ciała, bo za 6 dni jadę do Polski, więc muszę być zdrowa. Więc tak, idę zrobić sobie swoje 7 kilometrów. No i kochani, wróciłam już. Stop. And. I tak, 7 kilometrów i 28. Save. No hej, kochani, już czas na obiad. Dziś zjemy pakeri, czyli taki wielki rodzaj makaronu, którego bardzo lubię, który się tak trochę dłużej gotuje, ale ja bardzo lubię. I z tym będzie pesto. Wrzucamy. Już się woda gotuje. Wrzucam. Jeszcze dodaję soli. A teraz poczekamy 15 minut z momentu ugotowania wody. Smacznego! Kochani, jest już 17, jedziemy, jesteśmy w samochodzie, pada deszcz, jedziemy właśnie do mamy Giuliano, żeby zobaczyć jej nowe mieszkanie, znaczy ja muszę zobaczyć, bo Giuliano już widział, bo zmieniła mieszkanie na mniejsze i ja jeszcze muszę zobaczyć jej, właśnie dostała, wczoraj dostała kuchnię, więc idziemy zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, czy coś potrzebuje, a ja jestem ciekawa, jak wygląda mieszkanie nowe, więc tak. Dzień dobry, kochani! Jest już piątek, czyli większość ludzi ma długi weekend. Ja pracuję, ale jestem w domu, bo biuro jest zamknięte, więc nie można było tam iść, ale po prostu przez to, że w środę lecę do Polski, czyli od środy jestem na urlopie przez tydzień, to nie wzięłam sobie urlopu i powiedziałam sobie, że właśnie będę pracować z domu, więc
Jestem w trakcie przygotowania sobie jakieś śniadanie ze swoim ulubionym kubkiem od Jamie Oliver. I tak, dzisiaj będzie trochę nudy, więc przepraszam od razu, ale tak. Zobaczymy, co się dzisiaj będzie działo. Hej! Już czas na obiad. Jestem sama w domu, bo Giuliano poszedł na spotkanie. Więc może mogę coś sobie ugotować. Znaczy, nie będę gotowała. Nie chce mi się. Jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki, to po prostu moja zmywarka tutaj chodzi. Chciałam zjeść awokado, które kupiłam w zeszłym tygodniu, ale po prostu nie był już do zjedzenia, więc trudno, musiałam go wyrzucić, więc zrobię coś innego. Będę robiła swoją wersję bez laktozy z twarożku, więc mam tutaj wszystko, co mi jest potrzebne. Muszę tutaj dodawać tego i chyba dodaję też trochę sałatki i zamiast chleba będę jadła, to jest piada, to jest imię dla piadina, to jest takie coś jak nie widać tego, to jest takie coś, piadina to jest taki włoski produkt z regionu Emilia-Romagna i normalnie się ją je z różnymi rzeczami, można jeść z mozzarellą i z szynką. Jest bardzo, bardzo dobra, jest coś podobnego do ciasta do kebaba, tylko że ja bardziej lubię właśnie włoskiej wersji, ale ja kupiłam właśnie taką wegańską, żeby nie było laktozy, żeby po prostu jakoś lepiej to po prostu zjeść, więc tak, można ją, będę ją odgrzać i w środku są trzy, ale je będę jadła tylko jedno i tutaj są wszystkie te, co są dostępne, czyli wegańska naturalna, wegańska z kamut, wegańska z olejem z oliwy, a te 5 reali to nie pamiętam, jak się to nazywa po polsku, gdzieś Wam tutaj napiszę, ale ja kupiłam taką light, bo tylko ta była dostępna tak naprawdę i ona w środku nie ma żadnych konserwantów chemicznych ani żadnych tłuszczów z żadnych tłuszczów. Są po prostu wszystkie tłuszcze roślinne. Więc tak, mam okropny manikur. Wczoraj nałożyłam sobie lakier. Po pierwsze mi się ten kolor za bardzo nie podoba. Chyba on jest lepszy na zimę, a poza tym jak zwykle za mało poczekałam i coś tam wyrobiłam i oczywiście mi wszystko wypryskało, więc muszę to wymienić, ale już po pracy. I tak, zaraz Wam pokażę, jak już skończę przygotować, jak będzie wyglądał mój obiad.
więc mój obiad już gotowy, jak widzicie, wszystko jest ok. I teraz oglądam sobie trochę YouTube i zjem. Dostałam paczkę ze zdjęciami chyba, więc sprawdzę, czy wszystkie są. Zdjęcia mojego ślubu. To jest moja rodzinka. To my. Tylko, że oczywiście nie są wszystkie te, co zamówiłam. Więc mam nadzieję, że inne przyjdą na czas. Bo muszę je wziąć do Polski. Hej, kochani, już 8 wieczór. Więc muszę wam coś pokazać. Więc tak, dzisiaj nie było wielkiego vlogowania, bo po prostu pracowałam cały dzień, więc nic takiego specjalnego. Ale była moja mama u mnie i przewiozła mi buty, bo jak wiecie, jadę do Polski już niedługo, w środę lecę i jadę na wesele po prostu, więc chciałam po prostu zaokładać taką sukienkę, która teraz nie mogę wam pokazać, bo jest tam zamknięta w szafie. Żółtą, którą założyłam raz na jakimś weselu, ona mi się bardzo podoba. I do tego chciałam założyć swoje sandały, takie sandały, które używam na każdym weselu, bo one są naprawdę bardzo wygodne i tak mało za nie zapłaciłam, iż są tak wydajne, że daj spokój. Pierwszy raz mi się tak to zdarza w życiu. Przepraszam w ogóle za moją twarz. Oczywiście ja się nie umalowałam, więc no make-up day today. Ale tak, mam takie właśnie buty. One są trochę brudne, przepraszam. Ale chciałam wam pokazać tutaj obcas, bo moja mama tak zrobiła, żeby on wyglądał znowu prawie jak nowy. Był strasznie brudny i ona po prostu mi to umyła powolutku. Ja nie miałam gdzie to zrobić u siebie, więc ona mi w tym pomogła i mam praktycznie nowe buty, więc mam buty do zakładania na weselu. Mam nadzieję tylko, że będzie dobra pogoda na sandały, bo inaczej to nie wiem, co mam zakładać na sobie, bo nie chcę zabrać za dużo rzeczy ze sobą, więc zobaczymy. Jak będzie padało, to nie wiem, szybkim krokiem idę do jakiegoś sklepu i kupię jakiś niud buty. I będę cierpieć przez cały dzień, ale parę dni temu byłam w CEA tutaj we Włoszech. Tutaj we Włoszech mamy CEA praktycznie, znaczy w Turynie mamy CEA tylko dla dzieci, jedno miejsce jest, bo i ja tak chciałam tylko właśnie rzeczy dla dzieci kupić, bo we wrześniu, jak ja brałam ślub, to mieli przyjechać mój brat cioteczny z żoną, ale niestety nie przyjechali, bo po prostu parę dni przed mojego wesela urodził mi się dzidziuś, więc mały kuzyn, który w końcu teraz będę mogła poznać, jak pojadę, i chcę wam pokazać, co kupiłam, bo bardzo fajne rzeczy. Więc tak, nie pokazuję ceny, bo nie chcę, muszę jeszcze je zdjąć. To są, o, to jest taka bluzka malutka, bardzo lubię takie małe rzeczy, bardzo kolorowych rzeczy ja bardzo lubię, dla dzieci myślę, że dla chłopców są najlepsze, bo nie lubię, żeby oni się ubrali tylko na niebiesko, bo u nas tak właśnie, że chłopcy wszystko na granatowo niebiesko, a to jest właśnie taki bardzo jaskrawy kolor z takim ludzikiem tutaj, to jest rozmiar 80 i potem kupiłam takie ogrodniczki, one są takie słodkie, są takie malutkie, super ogrodniczki, też w rozmiarze 80, więc one wyglądają tak. Potem kupiłam taką bluzę szarą, też na 80 jako rozmiar. Bluza wygląda jak zwykła, ale ma kaptur bardzo fajny, bo jest
w takim kształcie szczęki, więc super, super bluza. A jeszcze dostałam na przecenach, nie wiem jakim cudem mi się to udało. Tutaj wygląda na czerwono, ale to jest pomarańczowe. Taki tygrys tutaj. I do tego były właśnie spodnie. Takie bardziej sportowe, ale lekkie. Więc myślę, że one będą dobre. Nawet teraz. I też właśnie rozmiar 80. Więc mam nadzieję, że im się będą te rzeczy spodobały, bo mi się bardzo, bardzo podobają. I nie mogę się doczekać, jak będę mogła kupić rzeczy dla dziewczynek, jak moja siostra już urodzi w październiku. Tak. Więc takie zakupy. No i czas na kolację, czyli hamburger, sałatka i ta pielina z dzisiaj na obiad. Smacznego! Hej kochani, znowu ja, już czas iść spać, czyli 12. Zjedliśmy kolację, jak widzieliście, żeśmy oglądali nasze seriale, czyli Flash i Agents of S.H.I.E.L.D. Ostatnie odcinki, co były dostępne. I co? Teraz idę spać. Mam dużo rzeczy do ogarnięcia jeszcze w tym weekendzie. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze się odezwać, ale na pewno tego vloga tutaj skończę, żebyście mogli czegoś oglądać. Więc dziękuję za oglądanie. Jak zwykle żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!